Witam drogich poszukiwaczy, eksploratorów, jakkolwiek chcecie, żeby was nazywać. Dzisiaj kolejne test Tersacji MDT-8000. Będzie to w pewnym sensie instruktaż, objaśni jak używać urządzenie, jak kalibrować do gruntu, na co zwrócić uwagę, jak działają pewne funkcje, już zdobyłem pewne doświadczenie. Więc będziecie mogli używać tego jako po prostu wideo poradnika do takiego urządzenia. Jeśli ktoś takie urządzenie zakupi i będzie używał, no to będzie miał skuteczną, szybką pomoc nawet w warunkach terenowych. W dzisiejszym odcinku postaram się pochodzić po polu, które jest za mną. Jest 3 stopnie na plusie, więc jest to kiepska pogoda. Musiałem założyć ciepłą czapkę na głowę. No nie ma innych możliwości w tej chwili. Sezon powoli się kończy. W granicach 5-10 stopni to są sensowne warunki. Poniżej oczywiście wszystko jest możliwe, tylko no odbiera to jakby całą przyjemność. Także oglądajcie, pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy. Zaczynamy od uruchomienia urządzenia. Macie numer seryjny, macie pokazaną ilość baterii, która wam została. Bateria starcza na 40 godzin jakby i nie więcej. Pierwszą rzeczą, jaką należy przeprowadzić, to znaleźć czyste miejsce, gdzie nie będzie żadnych zakłóceń. Najlepiej użyć pinpointa do tego celu. Tu jest śmietnik, musimy pójść gdzieś dalej. Trzeba znaleźć relatywnie czyste miejsce na polu, od którego zaczynamy. I teraz tak. Pierwszą rzeczą jest ustawienie czułości, sprawdzenie jaką mamy czułość. Można zacząć od niższej czułości, 9 to jest maksymalna wartość. Zaczynacie na przykład od 5 w tej chwili i na 5 dokonujecie ustawień kalibracji do gruntu, a później możecie sobie spokojnie tą czułość zwiększyć. Powiedzmy, że to jest czyste miejsce. Przechodzimy tak, żeby była podświetlona kalibracja do gruntu. Można wykonać pompując to ręcznie, można wykonać automatycznie, czyli naciskamy przycisk kalibracji, podnosimy sondę, puszczamy, zmienia się wartość okna kalibracji i w tym momencie jesteśmy ustawieni. Teraz tak, kolejna ważna rzecz, można sobie zwiększyć teraz tą czułość, to trzeba zobaczyć jak się będzie urządzenie zachowywało. Zobaczcie, jest cicho teraz. O, super. Jest threshold. Threshold jest ustawiony na 0, ale można go ustawić tak, że będą wartości ujemne. I to będzie odejmowanie od sygnałów duchów, od tych delikatnych sygnałów będzie odejmowanie po prostu dźwięku. Spowoduje to wyciszenie wykrywacza. Zobaczcie, teraz widać ewidentnie zakłócenia. Możliwe, że to kamera zakłóca. To jest możliwe, że kamera zakłóca w tej chwili. I okej. Okay. I to jest pierwsza rzecz. Dyskryminacja, kolejna rzecz. Ja mam ustawioną na minus 30. Teraz jestem w wolmetalu, oczywiście to nie powinno mieć miejsca. Wiadomo, że w wolmetalu dyskryminacja nie będzie miała znaczenia, ale powiedzmy, że sobie przełączę na tryb dyskryminacji. Mam na minus 30, czyli też słyszę niski ton. To jest dobre, jak się pracuje w trybie dyskryminacji, bo można obchodzić przedmiot dookoła, sprawdzając dookoła, co to jest za przedmiot. Jeżeli się przełamuje na niski, to wiecie, że to może być śmieć. Także to jest bardzo fajna funkcja. Oczywiście, jeżeli macie duże zaśmiecenie, to możecie spokojnie sobie wejść na tą dyskryminację i zmniejszyć ją do zera. I wtedy poniżej zera tych wszystkich niskich tonów zakresu żelaza nie słyszycie po prostu. To jest bardzo fajna sprawa. Widzę, że teraz mamy tutaj spore zakłócenia, ale okej. Okay. Kolejna rzecz. Częstotliwość pracy. Tu może być to 6,4, 9, 12 albo 18. Dobieracie w zależności od zakłóceń, które się pojawiają. Teraz ja widzę, że tu mam spore zakłócenia, ale myślę, że jak zejdę z czułością na 4, on się powinien cały czas zakłócać, czyli kamera, uspokoić. Black sand to są czarne piaski. Tracking to jest tracking, nie trzeba tego objaśniać. Poziom zasolenia. Ja mam tu ustawione na 38. Jeżeli chodzicie po plaży, po mokrych rzeczach i macie dużo zakłóceń o gruntu, to ten filtr odcina te zakłócenia. Powoduje stabilizację po prostu urządzenia. Proponuję, jeżeli nie znamy po prostu wartości, znamy wartości, ustawiamy ją na 29, tak zaleca producent. I później możemy w zależności od kamieni magnetycznych, czy innych rzeczy, które się znajdują w glebie, dostrajać ten wykrywacz, żeby te zakłócenia zostały wyciszone. To nie wpływa po prostu w żaden sposób na zakres pracy urządzenia i po prostu jego osiągi. To jest taki dodatkowy filtr. Widzieliście na poprzednich filmach, jak za pomocą tego filtra pokazuję wam, jak wyciąć na przykład niski przewodnik obok folii albo wysoki przewodnik obok folii. To też jest dodatkowe rozwiązanie. Teraz tak, z trybu disk korzystamy w dużym śmietniku, regulując sobie tą dyskryminację. Jeśli jest w miarę czysto, to sobie na minus 30 ustawiamy. Możemy sprawdzać przedmioty, czy się przełamuje na niski ton sygnał. Jeśli nie, to ustawiamy na 0 i mamy tylko wysokie. Możemy oczywiście chodzić w trybie all metal i all metal ma podobno
lepsze ID w niektórych przypadkach, to trzeba sprawdzić, tego jeszcze nie wiem. I chodzimy w trybie mieszanym, czyli w tak zwanym miksie, i wtedy w tym miksie mamy po prostu podział taki, że mamy sygnał pseudostatyczny i sygnał dyskryminacji. I to jest też bardzo fajne rozwiązanie, bo więcej wiemy o obiekcie, na przykład jaka jest jego wielkość albo jak głęboko jest położony. Także to na szybko, to są wskazówki do użycia tego wykrywacza. Jeśli macie zakłócenia pod liniami, moi mili, używajcie czułości, schodźcie czułością na 4 do momentu, kiedy się uspokoi urządzenie, albo wybierzcie inną częstotliwość. Często odpowiedź od gruntu może się okazać nie rzeczami w gruncie, tylko zakłóceniami EMI z zewnątrz, od linii napowietrznych. I wtedy wystarczy, zobaczcie, zmienić sobie po prostu częstotliwość pracy. Może on się zaraz uspokoi. A no 18 go ustawię. No to teraz kamera zakłóca cały czas. Teraz zakłóca kamera, on cały czas odpowiada od gruntu, dopóki po prostu kręcę i tyle. Czarne piaski, black sand, czy tracking, to wiemy, to są rzeczy, które gdzieś tam opisane są w instrukcji. Zapraszam na stronę, w zakładce instrukcja, jest instrukcja w języku polskim. Można sobie poczytać, ale black sand, no to jest na bardziej magnetyczne takie gleby, gliny, czerwonoziemy, takie miejsca, gdzie po prostu jest większa ilość żelaza. I warto wtedy uruchomić ten filtr, on też jeszcze dodatkowo poprawia osiągi i stabilizuje urządzenie. Także tutaj to wszystko, krótki spacer nakręcę w tej chwili, zobaczymy, co na tym polu jestem jeszcze w stanie znaleźć. No i w pięknym stanie 2 grosze, ale takiego stanu, to jest nominalny, to takiego stanu powiem szczerze, że dawno nie widziałem. ID16 idealnie polmus, prawie za każdym razem, oczywiście zależy od stanu zniszczenia. O tak, takich rzeczy mi właśnie potrzeba, takich rzeczy mi potrzeba, takie rzeczy chcę znajdować. Ale strzał, no Mariusz będzie niezadowolony, oj mocno będzie niezadowolony, to jest piękny medalik, ale jaki, o kurde, ła, ale strzał, o kurde. Normalnie bajka, ale jazda, bez trzymanki. Kurczę, ale jestem w szoku, aż mi słuchawki spadły. Gil mi leci do pasa. Ła, niesamowite. O kurde, ale strzał. Fuh. Takiego śmietnika, piękny. Dobra, trzeba go delikatnie odmyć. Zobaczymy, co to jest. Pamiątki wielkopomnej konstytucji 3 maja 1794 rok. Chryste Panie. Normalnie. Ła. Przepiękna rzecz. Niesamowita. Warszawa 1916. Nie wiem, nie widzę. Trzeba to wszystko delikatnie odmyć. Piękny jest. Niesamowity. Ła. 5 kopiejek. O kurde. Sygnał za sygnałem. Masakra. I co najlepsze, te 5 kopiejek leżało na dużym żelazie, które jest tutaj. Proszę bardzo. Bezpośrednio na dużym kawałku żelaza leżało obok. Proszę bardzo. Zobaczcie, jaka jazda. To jest żelazo, tu leżała kopiejka, tu leżało żelazo. Proszę bardzo. Rewelacja. To śmietnik jest totalny, no bo to jest najgorsze możliwe jak zwykle miejsce. Linie na szczęście są daleko, więc mogę z pełną czułością chodzić, ale urządzenie naprawdę rewelacyjnie się z nim współpracuje. No i Boratynka na koniec. Albo jakaś kopiejka w stanie... A część kopiejki, ale raczej to wygląda na Boratynkę. Zobaczymy. No to miał być film instruktażowy, ale widzę, że następuje rozbicie banku. O, nawet nie wiem, co tu jest, ale... Ciężko wyczuć. Do sprawdzenia.
No i następna moneta, tylko już zarośnięta straszliwie, sklejona. Też do wyczyszczenia, trzeba zobaczyć co to będzie. Ach, super się pracuje z tym urządzeniem. Na tym polega przewaga takiego naprawdę dopracowanego urządzenia, że jesteśmy pewni co jest sygnałem, a co jest śmieciem. Oczywiście miejscówka to jest podstawa, jeśli chodzi o sukces. Natomiast no, daje to sporą przewagę. No i plomba.